Minister zdrowia Andrzej Niedzielski poinformował o zmianie limitów w kinach, restauracjach i hotelach. Od 15 stycznia te miejsca będą mogły być obłożone w 30%. Zwiększenie limitu w tych placówkach będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, których zweryfikuje przedsiębiorca. Zamknięte zostaną dyskoteki oraz kluby i obiekty, w których można potańczyć. Ograniczenia dotkną również transportu zbiorowego. Wróci limit 75% osób w autobusach komunikacji miejskiej. Od połowy grudnia wprowadzone będą obowiązkowe testy dla współdomowników osób, które są chore na COVID-19. Testy będą również konieczne przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Natomiast od 20 grudnia rząd wprowadzi naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich. Takie posunięcie ma przedłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach, zwłaszcza że w styczniu rozpoczną się ferie. Nowe stare restrykcje mają potrwać co najmniej do 9 stycznia przyszłego roku.